Asshole. To jest gniazdo szerszeni. Jakieś od drzwia stałe, żeby blokować. Śluzy. O, ma ślepa uliczka tej. Zamurowane. Daj sobie luz. To mogły być jakieś składziki. Mogły zatrzymać amunicję. Albo jedzenie. Dziwne. Krypta. Uzbrojony i bardzo niebezpieczny. To jest chyba kanał. To jest, teraz jest kanalizacja Beskidu. Jak kanalizacja? Ready. Coś mi się wydaje, że kanał jest jednak ślepy, ale pójdę sprawdzić. Zakręt. A to jest końcówka. Jest sklepienie. Po lewej jest jeszcze ceglana ściana. To jest mój nóż. O. Dalej jeszcze biegnie ściana, ale jest. Wszystko jest zasypiane piachem. Skąd ten piach się tam wziął? Jesteśmy na terenie ruin tego kompleksu. Zobaczcie to. To jest studnia. Znaczy to nie jest studnia, to była po prostu klatka schodowa z kręconymi schodami. Nie wiem, czy to widać. Widzicie kręcone schody, ich resztki. To jest wszystko za kratą. Natomiast Maras wszedł do tamtej części tego kompleksu. Tymi drzwiami. Poszedł tam i kierował się tunelem, który idzie pod tą ziemią tutaj. Tutaj w tej chwili jest gdzieś Maras, pod spodem, pod tą ziemią, tu. I teraz powinien się mi pokazać gdzieś tutaj. Może to słychać. Idziesz? Idę, idę. Yes. Siema. Cześć. I co? Da się iść? Da się iść, ale zabiję cię teraz. Te schody idą dalej w dół. Ale są zalane. Zalane? Idą w dół? No. Może to jest tylko fragment klatki. Idę sprawdzić. Nie, nie ma nic. No dobra. To byłaś. Chyba jakieś kleszcze po mnie łażą. Po niemieckie kleszcze. Studnia ma ze 4 metry głębokości. Gdzieś 1,5 metr pod tą ziemią i zaczyna się ten tunel, którym Maras idzie. Ciemno, zimno i chujowo. Patrzcie, tu pod nami, pod tą ziemią, pod naszymi nogami idzie ten tunel.
tu. Tu? Czy coś tu wskazuje na to, że pod nami jest tunel? Cyglany? Stary? Nie. Zwykły kawałek ziemi, który pomylilibyście z każdym innym. Więc pytanie brzmi, ile jeszcze jest takich? I ile jest takich, których nikt jeszcze nie był? I w których od czasów wojny spoczywają skuleni Niemcy, trzymające w garściach listy pożegnalne i naładowane karabiny. Skuleni Niemcy. Tu jest ta studnia w dół. Tu tunel pod ziemią. I tutaj to jest tamta część z tymi trzema odnogami. Natomiast tutaj nie ma dalszej części, tej zalanej w prawo. Nie widać tego na planie. A tam to jest. To jest tunel. Tu go nie ma. Tak to kiedyś wyglądało. Zanim to rozebrali, a cegły wysłali na odbudowę Warszawy. Patrzcie to. Sygnowane cegły. Radojewo 1841. To pod Poznaniem. A to są promnice. 1841 cegielnia. Ale to nie są promnice, nie? Promnice. To jest... Prymnic. Prymnic. Rozumiesz? Niemcy. Wtedy to było Prymnic. Podobnie sygnowane cegły powinny być teraz gdzieś w jakichś budynkach w Warszawie. I no jak mieszkacie w starej kamienicy, to zwróćcie uwagę na cegły. Nie będzie Radojewo 1841, to są nasze, oddawać. No. Macie nasze cegły. Teraz uważajcie. Będzie mowa dydaktyczna. Jak chcecie zacząć bawić się w Urban Exploration, Sean, to musicie poznać najważniejszą zasadę, która brzmi... Marek powie. Która brzmi tak... Take only pictures, to, leave only footprints. Tak, jedyne co powinieneś po sobie zostawić to odciski stóp, a jedyne co powinieneś zabrać to zdjęcia. Rozumiecie. Ważna rzecz. Wbijacie się na miejsce jak ninja. Nie zostawiacie żadnych śladów. Nie zabieracie jak małpiszony wszystkiego co popadnie, tylko dlatego, że fajnie wygląda. Chyba, że to jest znalezisko historyczne. I lepiej, żebyście to wy oddali je do muzeum, niż żeby jakiś cwaniek je zabrał i opylił na Allegro. Czy Maras coś znalazł? Mam temat. To jest taka sama reduta jak tamta. Dokładnie te same sklepienia i to samo wejście. Tylko, że zawalone ziemi. To już odznaka eksploatora. Nie ma gówna, to wejdę. Nie ma, nie czuję. A co czułeś? Stęchliznę tylko. No, można się wczołgać. Tak, jest świetne. To jest szaleństwo. Dobra, wchodzę. W ogóle mi się to nie podoba, ale... Ale chcę odznakę eksploratora. Przestrzeń jest pusta zupełnie, nie? Tak? Można się tam ładować. No. Tylko kuźma, mam problemy natury estetycznej. Tak, jest full miejsca. No. To jest identyczna konstrukcja jak tam. Wchodzić? No jak uważasz, nie? Jak jest miejsce i stabilnie i da się manewrować, to właśnie. No jest, kurwa, tylko to się trochę boję na przykład. Jakbyś wszedł za mną, no to spoko tej. Wejdziesz? Wejdziesz. No. Nie wyjdę. Melduj. Jaki status? Jest czysto. Jest identycznie jak w tamtej. Stoisz? Stoję. Wyprostowany? Tak. Włażę. To właź. To mogą być pokuleni. Daj te pakunki.
Masz czyste ręce? Tak, tak. Jest. Jest. Słuchajcie, jesteśmy. Jesteśmy w podziemnej konstrukcji. Wyjście tutaj kosztowało trochę wysiłku i poświęcenia natury estetycznej, jak już mówiłem, bo trzeba było się przeciskać przez bardzo wąski otwór. Czeka na drasa. Wszedł. Ale syf. O kurde. Ty. Tu jest normalnie dziewiczo. Identyczna konstrukcja jak tam. Trzy wpusty i jeden prowadzący pod ziemię. Kurde. To już nie jest przechadzka turystyczna. Tutaj naprawdę nikt nie chodzi. Oprócz lisów. Lisy? Sklepienie półkoliste o takim przekroju to jest bardzo wytrzymałe. No, masz dawać. Kurwa, jak tam będzie jakiś kot czy coś, to się zesram. Ty, no nie wiem, ty. Chodź, bo się trochę cykam. Niby mam nóż, ale wiecie. To jest chyba butelka. Call of Duty. Po tej Tomasza. Zostało zbadać jeszcze tą część. Jeżeli jest bliźniacza, to powinny być schody w dół. I chyba są. Tu jest ciekawostka. Anomalia. Anomalia? No. Anomalia? Tak, my jesteśmy stalkerzy przecież. Kurde, ona idzie tam w dół, ty pierdolę, ale fajnie. Dosięgnę kamerą chociaż. Ty, ale w jakim celu ktoś to kopał? Ale po co ktoś tam kopał? No właśnie, to jest dobre pytanie. Chciał się dokopać, nie wiem, do czego, do grobów? Czy do, może ktoś miał plany i wiedział, że dalej jest jakaś komora? Ta lewa się kończy. To co robimy raczej nie należy do najmądrzejszych rzeczy. Nie polecałbym tego powtarzać. Dobra. Nie wiem po jaki chuj ktoś to kopał. A może to nie ktoś, tylko coś. No nie no, zwierzę nie użyłoby łopaty. Dobra, wracamy. Schodzimy w ostatnią odnogę, niezbadaną w tej części. Co to jest? Co? Fuck this shit, man. Grzyby. Mówi ci, że grzyby. Obca forma życia. Kanał biegnie w lewo, a tam widać ewidentnie kanalizację. Widać nurt. Ta woda się porusza, a jak się porusza, znaczy, że gdzieś musi odpływać. Ja chyba wiem gdzie. A. No, dokładnie, ona płynie prosto do kanału. Prawdopodobnie którymś z takich tuneli w kanale do kanału zawędrował nasz Mauser. Co to jest u góry? Nie wiem, nie widzę. Kamera zobaczy. Drewniany strop tej. Z tej gadasz. No nad nim może być podłoga jakiejś komnaty zamkniętej. Tak, jest świetny. Tutaj też jest ten miejsc. No jaki strop drewniany. Na dnie może być podłoga, a tam pokuleni Niemcy. Nie są kanały? A to jest drewniany strop. Co jest za tym stropem? Wy tego nie widzicie. Nie widzicie perspektywy. Tu jestem ja. A to jest nade mną. Nie chcę w to pukać. Słaba opcja trochę, gdyby to miało się zawalić. Słuchaj. No. Drewnianego stropu na taką studnię nie kładzie się, a potem nie zawala go się dwoma tonami ziemi, nie? Kumasz, o co chodzi? Dlatego wiesz co, myślałem, że nad tym drewnem jest jeszcze stalowa płyta, tak to wygląda. Musiałbym to dźgnąć nożem. A w jakim stanie jest to drewno? No,
Schujowaconym totalnie. Ale za deskami jest jeszcze jakaś metalowa płyta. 5 minut baterii, pokażę wam jeszcze co znalazłem. Widzicie? To wygląda jak źródełko. Betonowy krąg jest jeszcze nad tym. Nad tą drewnianą? No. Dobra. Dobra, wyłazimy, bo jeszcze tam na zewnątrz chwilkę chcę nagrać.